nazywam się Kornelia. To moja koleżanka Wiktoria. Temat, którym się dziś zajmiemy, to hobby, pasje, zainteresowania. Naszym gościem jest wicewójt gminy Kołobrzeg, pan Maciej Bendarowicz. Witam. Hobby to czynności wykonane dla relaksu w czasie wolnym od obowiązków. Może łączyć się z zdobywaniem wiedzy w danej dziedzinie, doskonalenie swoich umiejętności w pewnym określonym zakresie, albo nawet zarobkiem. Głównym celem pozostaje jednak przyjemność płynąca z uprawiania hobby. Postanowiliśmy zapytać pana wicewójta o jego hobby. Czy będąc w naszym wieku miał pan jakieś zainteresowania, hobby? Jeśli tak, to czym jest się pan interesował? Tak, patrzę na was, ile macie lat, to tak muszę teraz sobie przypomnieć, ale od zawsze, kiedy pamiętam, moim takim zainteresowaniem największym był sport, była aktywność ruchowa, uwielbiałem zawsze piłkę, nawet w domu, pod nieobecność rodziców, miałem takie piłki i obijałem ściany, niestety potukłem wiele lamp. Starzyło mi się wybić szybę, nie ukrywam, także nie byłem za bardzo takich rzeczy, ale no, rodzice to zazwyczaj kochają swoje dzieci, więc wybaczyli mi te wszystkie grzechy. A drugim takim hobby pamiętam, mieszkałem w mieście takim większym, nie miałem takich możliwości, jak wy macie pięknie na wsi, można sobie wyjść, pobiegać. Ale mieszkałem w waszym wieku w wieżowcu, w Koszalinie, na 10 piętrze. No, więc wychodziłem na balkon i miałem też taki widok wspaniały na jezioro Janno i na morze, więc też tak mi się kojarzy z waszym wieku. Ale drugie takie hobby i zdecydowanie bardziej pamiętam, to mieliśmy taki zwyczaj w domu grać w gry planszowe. Cała rodzina grała w gry planszowe i pamiętam, że po prostu uwielbiałem. To było coś wspaniałego, bo siadaliśmy wszyscy razem. Kiedyś nie było takich gier jak dzisiaj. Dzisiaj gry są wspaniałe, takie fajne. Wtedy były, pamiętam, Chińczyk. Nie wiem, czy znacie taką grę. No, Chińczyk, grzybobranie. Tak zbierało się do koszyczka grzybki. Pamiętam, w kości lubiliśmy grać rodzinnie. No i karty, tak? Mówiło się, że kto gra w karty, ten ma łeb obdarty, ale myśmy w karty też lubili grać. Także bardzo sport, ruch i gry planszowe. To były moje hobby w naszym wieku. Dziś jest pan dorosłą osobą. Czy pasja z dzieciństwa przetrwała? Czy może odnalazł się pan w innym? Myślę, że przetrwała, bo po prostu jestem osobą, która nie lubi być w bezruchu. Czyli bardzo źle się czuję, jak po prostu mam czynność taką robić jedną stałą przez 8 godzin. Bardzo lubię się ruszać. Po południu, jak tylko mam czas, jak pogoda dopisuje, to albo spacer, albo bieg, albo piłka, albo rower, cokolwiek. Chodzi o to, żeby po prostu oddychać, odpoczywać aktywnie, żeby się zmęczyć. Ja lubię się męczyć bardzo. Te hobby moje, też mam dzieci, trochę starsze już niż wy, ale od małego z dziećmi też gramy w gry planszowe. Czyli ja jestem takim dużym dzieckiem, bo siadam z dziećmi i wtedy zachowuję się tak jak dziecko. No, denerwuję się, jak przegrywam w gry planszowe, tak? Nie krzyczę na nikogo, ale się denerwuję. No i tak z dziećmi po prostu gramy w te gry. A dzisiaj gry są przedziwne, tak? Czy hobby jest nam potrzebne? No myślę, że bardzo, bo hobby to jest coś takiego, że człowiek, każdy z nas, jeżeli lubi coś robić, to po prostu robi to z sercem. Czyli robi to w taki sposób, że cały się śmieje, całym ciałem człowiek się śmieje. Czyli jest to takie pozytywne, może tą pasję uprawiać, bo nie ma na to czasu, tak? Bo są obowiązki. Wy też nie wszystkie rzeczy lubicie robić, pewnie. Niektóre robicie na siłę, ale je też trzeba zrobić, bo to są rzeczy obowiązkowe. Ale zawsze trzeba sobie zostawić jakiś czas na pasję. I,
i rozwijać. Także ja to staram się robić. No nie mam za dużo czasu na to teraz, ale powiem tak, w pracy też można czasem pobiegać. Wiemy, że ma Pan dzieci. Czy one mają swoje hobby? Jak starał się je Pan rozwinąć? Właśnie tak jak mówiłem, no zawsze staraliśmy się z dziećmi spędzać aktywnie czas, to znaczy na przykład bardzo lubimy, teraz już wszyscy umiemy to robić, jeździć na nartach, tak? Pamiętam, jak uczyłem jeździć na nartach dzieci i dzisiaj tak naprawdę jak sobie codziennie rozmawiamy, to nie możemy się doczekać tej chwili, kiedy wspólnie razem wszyscy pojedziemy na narty i aktywnie spędzimy czas. To taki przykład. No i tak jak Wam mówiłem wcześniej, gramy dużo, jak jesteśmy razem w gry. Staramy się nie oglądać za dużo telewizji, bo telewizja to, powiem Wam szczerze, że nic mądrego tam nie zobaczycie. Także w ten sposób staramy się rozwijać te pasje wspólnie. No niestety życie jest takie, że każdy ma teraz swój świat, każdy ma swoje sprawy i rzadko przychodzą takie momenty, żeby można było wspólnie robić to, co wszyscy lubią, bo nie wszyscy też lubią to samo robić, tak? Ale są takie dni, jak wiecie, to są czy weekendy, czy święta, czy właśnie urlopy, gdzie można wspólnie robić to, co się lubi. Co Pan sądzi o roli hobby przy życiu dzieci? Bardzo rozwija, tak? Bardzo rozwija, bo dzięki hobby rozwijają się talenty. Każdy z Was ma talenty. Na pewno jakieś, na pewno wiecie już o tym, bo jesteście lepsi z jednych przedmiotów, czy tam ze sportu, czy tam właśnie z modelowania. Ktoś z Was te talenty ma i dobrze by było, żeby ten talent rozwijać. Bo wtedy człowiek staje się taki niezależny od innych. Trzeba z ludźmi współpracować, ale trzeba też ludziom umieć coś przekazać, coś fajnego. Wszyscy się od siebie nawzajem uczymy i warto właśnie się uczyć od ludzi czegoś, co oni robią lepiej, wiedzą lepiej i hobby bardzo rozwija, tak? Dobrze jest właśnie, jak są warunki do rozwoju, tak jak macie tutaj możliwości swoje hobby rozwijać. Od niedawna w pracowni Orange mamy okazję zapoznać się na zajęciach zorganizowanych z modelarstwem historycznym. Czy Pan myśli o takich zajęciach dla dzieci? No super pomysł przede wszystkim, bardzo fajny, bo łączy w sobie dwie takie ważne rzeczy, czyli naukę historii w zasadzie, no bo wiadomo, że to co się modeluje, czyli te techniczne, plastyczne prace, które się wykonuje, to druga umiejętność, to drugie zdolności, no wymagają też jakiegoś opisu, no mówicie o tym, co robicie, tak? Także to są najfajniejsze formy nauki tak naprawdę, tak? W ogóle jeżeli chodzi o mnie, to ja uważam, że tak powinna szkoła wyglądać, tak? Czyli żeby tą wiedzę przekazywać możliwie w praktyczny sposób, tak? Czyli właśnie nauka historii powinna wyglądać w taki sposób i podobny. Nauka, nie wiem, fizyki powinna wyglądać w zasadzie na tym, żeby robić doświadczenia, tak samo chemia. Nauka matematyki, no to można połączyć ją na łonie przyrody, tak, z różnymi ciekawymi grami zespołowymi. No marzy mi się, żeby szkoła właśnie w takim kierunku szła, bo wtedy dzieci po prostu, czyli wy będziecie się lepiej uczyć, tak, bo ja też nie lubiłem siedzieć w ławce 45 minut i słuchać czasem, tak, czegoś, co nie do końca mi się podobało, tak. Także takie inicjatywy, takie modelowanie historyczne to jest super rzecz. Myślę, że bym się modelowaniem bardziej zainteresował, bo ja nie mam zdolności plastycznych. Nie miałem takiej okazji uczestniczyć w takich zajęciach poza plastyką.